Przechlewie 23 czerwca 2021 roku została przedstawiona ważna i budząca duże zainteresowanie propozycja Przechlewskiego Forum Rolników w sprawie umów dzierżawy nieruchomości rolnych zawartych przez Good Valley z Kowrem oraz ich restrukturyzacji. Witam też rolników, którzy jesteście tu najważniejsi, rolników, sąsiadów, przyjaciół. Zbliża się termin 2024-2030 zakończenia umów dzierżawy nieruchomości rolnych położonych na terenie powiatu człuchowskiego, w tym na terenie gminy Przechlewo, zawartych przez spółkę Good Valley Agro S.A. z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. W Polsce mamy w tej chwili około 1350 miejsc pracy, z czego 520 to jest gmina Przechlewo. Przechlewskie Forum Rolników w porozumieniu ze spółką Good Valley, Pomorską Izbą Rolniczą, samorządem powiatowym oraz samorządem gminy Przechlewo, biorąc pod uwagę, że rolnicy w powiecie człuchowskim i w gminie Przechlewo są zainteresowani powiększeniem swoich gospodarstw, wystąpiło z niezwykłą propozycją. Jako Good Valley dzierżawimy od Skarbu Państwa około 10 tysięcy hektarów w długoletnich dzierżawach, 30-letnich, które kończą się stopniowo od roku 2024 do roku 2030. Ponieważ przepisy prawa spowodowały, że nie mamy możliwości ich automatycznego przedłużenia, a one stanowią fundament naszej działalności, łącznie z gruntami i budynkami produkcyjnymi, gdzie mamy chów zwierząt, staramy się wypracować w porozumieniu z rolnikami z gminy Przechlewo i całego powiatu człuchowskiego, w tej chwili jesteśmy na etapie gminy Przechlewo i Konarzyny, rozwiązanie, które pozwoli zaspokoić dwie potrzeby. Jedną, czyli znaleźć grunty dla rolników, które pozwolą im powiększyć gospodarstwa. Głód ziemi jest olbrzymi, o tym wszyscy wiemy. I z drugiej strony pozwoli utrzymać przedsiębiorstwo, jego produkcję, jego miejsca pracy. W porozumieniu z rolnikami, przy współudziale przedstawicieli Pomorskiej Izby Rolniczej w dyskusji, przy współudziale samorządu terytorialnego, wójta gminy Przechlewo, wójtów innych gmin powiatu czuchowskiego, starosty powiatu czuchowskiego, wicemarszałka województwa również, który zaangażował się w temat, wypracowaliśmy propozycję, która polegała się na tym, żeby z tych obecnych dzierżawionych hektarów przez Good Valley wyłączyć około 43% gruntów i przeznaczyć na potrzeby rolników, a z pozostałych gruntów, żeby KOW, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, utworzył ośrodki produkcji rolnej, łącznie z budynkami produkcyjnymi, które w tej chwili dzierżawymi, i przeznaczył je do nowych dzierżaw, gdzie my na warunkach rynkowych, jako Good Valley, mielibyśmy możliwość przystąpić, no i mieć nadzieję na to, że zaoferujemy czynsze, które pozwolą nam kolejny okres dzierżawy zabezpieczyć i utrzymać produkcję, którą mamy dzisiaj i miejsca pracy, które mamy dzisiaj. Do tego musimy być przygotowani, ale czy nie lepiej już wiedzieć, co będzie za 2-3 lata z perspektywą, co nas czeka, do jakich mamy przystosować swoje gospodarstwo, naszych następców. My musimy sami u podstaw, na samorządnym lokalnie, na takiej podstawie, jakim jest gmina, wieś, sami się organizować i sami to robić. Myślę, że jeżeli z takim przesłaniem pojedziemy do KOWR-u, no to chyba wysłuchają i zobaczą, że chyba coś jest robione z korzyścią dla nas, dla wszystkich. My mieszkamy we wspólnej gminie. Ta ziemia jest też tych pracowników, którzy są zatrudnieni w firmie Good Valley. Wszystkich ta ziemia jest, tylko chodzi o to, żeby ją rozsądnie rozdysponować. Przedsiębiorstwo Good Valley współpracuje z kilkuset podmiotami gospodarczymi. Jego likwidacja i pozbawienie ziemi dzierżawionej od Skarbu Państwa oznacza dramat dla mieszkańców i bankructwo gminy Przechlewo. Uważam, że ustawa może nie jest do końca przemyślana i odbieranie ziemi jednym, aby przydzielić drugim, nie jest do końca odpowiednio przemyślana. Skutkuje to utratą miejsc pracy i na naszym przykładzie gminy Przechlewo zabranie ziemi firmie, która dzisiaj ją uprawia, spowoduje, że kilkaset osób straci miejsca pracy. Gdyby pozwolić na wygaśnięcie umów dzierżawy dla firmy Good Valley i pozostawić to później na chaotyczne w zasadzie dzielenie gruntów, które by przejął KOWR, czy pozostaje nie tylko firma Good Valley, ale pozostaje jeszcze cały szereg czy pracowników, którzy pracują w firmie Good Valley, czy pozostaje też po prostu kwestia nawet finansów gminy, a czy rolnicy by byli w stanie zatrudnić całą rzeszę tych pracowników, którzy by stracili pracę? Raczej powiedziałbym, że nie. Brak rozmów przy podziale ziemi rolnej między rolnikami a firmą mogłoby skutkować tym, że firma w przyszłości albo wycofałaby się z funkcjonowania na terenie naszej gminy, a tym samym pozbawia nas podatków, miejsc pracy i jeszcze wielu innych czynników, na które od ponad 20 lat na terenie gminy ma wpływ.
Dlatego w interesie lokalnej społeczności jest utrzymanie poziomu produkcji i zatrudnienia w Good Valley oraz zapewnienie możliwości dalszego rozwoju spółki. Uważamy razem z rolnikami, że jeżeli nie weźmiemy sprawy we własne ręce i nie zaproponujemy rozwiązania, które ma szansę realizacji, no to szybko spotkamy się z momentem takim w czasie, że umowy zaczną się kończyć. No i w jakiejś panice pewnie dojdzie do przekazywania tych nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa. Pewnie niewykorzystania potencjału, bo trzeba będzie przeprowadzić podziały geodezyjne, trzeba będzie rozliczyć nakłady inwestycyjne, które my ponieśliśmy na tych nieruchomościach i dopiero przygotowywać te nieruchomości do zagospodarowania w innych warunkach. Kto będzie w stanie przejąć budynki inwentarskie na wiele tysięcy sztuk trzody chlewnej, przejąć olbrzymie bazy produkcyjne, infrastrukturę. Więc uważamy, że warto proponować na tym etapie, kiedy jeszcze są przynajmniej 3 lata do końca tych dzierżaw, rozwiązania, które stanowią kompromisowe rozwiązanie dla wszystkich zainteresowanych stron. I co ważne, Przechlewskie Forum Rolników działające od stycznia 2020 roku, w którego skład wchodzi 80 gospodarstw indywidualnych oraz spółki prawa handlowego z terenu gminy Przechlewo i Konarzyny, przyjęło stanowisko, w wyniku którego nawet 43% gruntu może trafić do rolników, a niektóre umowy na dzierżawy mogą być wcześniej zakończone. I to tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie do tegoż właśnie głównego punktu, czyli samo stanowisko, które wypracowaliśmy. W związku z zbliżającymi się terminami 2024-2030, zakończenie umów dzierżawy, nieruchomości rolnych położonych w terenie powiatu czuchowskiego, w tym na terenie gminy Przechlewo, zawartych przez spółkę Good Valley Agro S.A. i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Jesteśmy w kontakcie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa i zaprezentowaliśmy ten kierunkowe rozwiązanie. KOWR deklaruje, że jest otwarty na dialog, na podjęcie tematu już w tym roku. W firmie pana Grzegorza kończą się te dzierżawy i oni też na to czekają. I oni nie będą tutaj, i stanowisko będzie całkiem inne, bo oni będą chcieli całości przejąć. Nie będą się tam chcieli, żeby te działki były podzielone, były to małe kawałki, tylko przejąć całości. I właśnie ta nasza inicjatywa, aby tutaj taką grupą wywierać nacisk, tworzyć takie mniejsze te działki, żeby dla nas zostały, to naprawdę ten nacisk jest bardzo potrzebny. Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli przyjdzie tak jak będzie powiedział potentat, który będzie na 8 kwintal, my damy już po 5 i on nie będzie się z nami czarł. Po prostu jak ci mówi, weźmie całość, zabierze i jesteśmy, dziękuję, do widzenia, nie mamy nic. No właśnie, że jest o tyle fajnie, że jeszcze mamy gdzie zboże sprzedać, mamy jakieś płody i tak dalej. Mamy te pieniążki, które można wykorzystać w późniejszym czasie, tak? To bardzo ciekawa inicjatywa i wydaje się, w mojej opinii, warta uwagi i warta powtórzenia w innych regionach. Po pierwsze, to jest inicjatywa, która angażuje lokalne społeczności, rolników i nie tylko rolników. Gmina i jej odpowiedzialność za to, co pan burmistrz tutaj powiedział, chyba najlepiej to obrazuje. Trzeba wyważyć interesy wszystkich, mieć na uwadze to, że gminy to miejsca zamieszkania nie tylko rolników, ale i pracowników. Również interes rolników, ten rozumiany przez pryzmat współistnienia z dużym producentem, które dzięki temu, że istnieje lokalnie, wspiera również tą działalność produkcyjną małego rolnika. Stanowisko forum proponuje, aby KOWR w pobliskiej współpracy z Good Valley, Przechlewskim Forum Rolników, samorządem rolniczym oraz samorządem terytorialnym przygotował odpowiednio zaplanowany w czasie plan restrukturyzacji umów dzierżawy Good Valley. Uważam, że wielką wartością w naszym dialogu i tych podjętych działaniach z rolnikami jest to, że wszyscy rozumiemy, że można rozmawiać i szukać rozwiązań i że tak jak powiedział jeden z rolników, kolegów, razem tworzymy jedną rodzinę i razem powinniśmy znaleźć te rozwiązania, tak żebyśmy sami współdecydowali o naszej przyszłości, o fundamentach naszego działania. Tak na chłopski rozum. Rozmawiajmy i szukajmy sami tych rozwiązań. Stanowisko zostało wypracowane w efekcie szeregu spotkań i rozmów w ramach forum przy współudziale samorządu rolniczego i terytorialnego. Wprawdzie są też sceptycy, choć niewielu, których to rozwiązanie nie w pełni satysfakcjonuje. To jednak jest to unikatowa propozycja dla KOWR-u oraz rolników i może być wykorzystana w całym kraju. I co warte podkreślenia, jest to na razie propozycja i miejmy nadzieję, że rozsądek weźmie górę nad polityką i znajdzie poparcie instytucji państwa i będzie realizowana. Całość podpisanego stanowiska Przechlewskiego Forum Rolników można przeczytać na stronie gminy Przechlewo oraz Federacji Związków Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.